To jest moja była dziewczyna Julka. A to mój najlepszy przyjaciel Ostry. Jeszcze nie mają o tym pojęcia, ale dzisiaj całą ekipą zorganizujemy dla nich wesele. Aby nie byli niczego świadomi, powiedzieliśmy im, że nagrywamy zupełnie inny odcinek. Aneta, czyli kierowniczka planu, wymyśliła, że... Nagrywamy film wielki wyścig, wybieramy się w pary, ale żeby nie tracić czasu w pary... Podzieliła nas na zespoły, a panowie od razu zaczęli odgrywać rolę. Boże, serio. Bo nie dogadałem się ostatnio na filmach. To jest zajebiste, bo jak macie słuchawki AirPodsy w uszach, to nie słychać. A tak naprawdę tylko Ostry i Julka mają AirPodsy. To jest zajebiste. Póki co, myślą, że nagrywamy film z wyzwaniami, żeby ich trochę zająć. Podczas tego, gdy będziemy coś szykować. A kto pierwszy dobiegnie na metę, wygrywa 5000 zł. Czas start, moi drodzy. Ale sprawdzacie zadanie i lecimy. A ja mam taką fajną nutę. Ja będę przewodnikiem, bo ty nie ogarniasz za bardzo. Zróbcie 10 pajacyków na drogę. Nie, no nie. Nie mówię, że muszę robić te pajacyki teraz. Dobra, żeby nie było skapu. Co macie? Musimy pojechać do sklepu i kupić rzeczy. Dobra, słuchaj, potrzebujemy kluczyki do auta. Dawaj furę. A ja nie mam, powodzenia. Dobra, co mamy? Dobra. A z kim ja jestem, z tobą? Czekaj, czekaj. Jakiś komentarz co do tego, co my tu dzisiaj robimy? Ej, ja sama nie wiem, co tutaj się dzieje, nie? Ostatnio rozwalił auto, jakbyście zobaczyli, to wiedzieli na Instagram czajnik. Zobacz, jak się zachowałem i teraz... Dobry jesteś, masz, przejście mówisz taki. Moi drodzy, jeżeli chcecie wygrać sianko, wyzgarnąć lub zostać influencerem, wejdźcie na czajnikpraca.pl, a siano rozdaje na Instagramie, obserwujcie Instagram. Myślę, że musimy jakimś przyczajkom wrócić na chatę. Oho. Gdy Julka z Ostrym wsiedli do auta, żeby wykonać pierwsze fałszywe zadanie, ja zawołałem wszystkich uczestników do domu, żeby przedstawić im plan działania. Zanim to Ostry chciał wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Dawno nie byłem na kanale, żadnym jakimkolwiek, nawet jakieś 2-3 tygodni w ogóle nie występuję na filmach i cieszę się, że tu wróciłem, widzowie, naprawdę. Cieszę się, że jesteście. Moi drodzy, będzie jeden segment, w którym wy dziewczyny wracacie do domu. W momencie, w którym oni też tu będą. Wtedy oni dostają opaski na oczy i ich przebieramy. I my też mamy udawać, że i mamy opaski. Macie udawać, że macie opaski, że się przebieracie. Tak zrobić, że ja nic nie widzę. Gdzie was postawili? Ej, gdzie jesteś? Wiecie, o co chodzi? Okay. Musisz tak rozgrywać to z otwartymi oczami. Julka, musimy pojechać do sklepu najszybciej, jak się daje kupić rzeczy. Zrobimy to. Nasz ulubiony team, mega Ostry and Blind Angel wraca. Tak, nasz ulubiony team, czyli tak. Ja i Kuba. Już czekaj. Tak jest! Łatwo, no Julkę nam dali. Ja mam jeszcze Julkę na przekazji, no ale już, tak. Już niedługo będziemy mieć randkę. Także... Ja z tobą randkę? No. A poza randkę, jak możemy zrobić tu? Wy bierzecie garnitury, jedziecie już z garniturami na miejsce do kościoła i tam się przebieracie. Wy się będziecie przebierać z Julką i Ostrym. Ja się też przebiorę, jak oni będą mieli opaski na oczach. A generalnie wcześniej udekorowaliśmy całą salę na wesele. No i generalnie robimy po prostu imprezę im niespodziankę. Jest impreza! Co holik! I tak pobawimy się dzisiaj też Ostro. I proponuję, żebyście już jechali, bo oni tu za niedługo dobra. Dawaj Jagera. Z tego, że to są filmy na czajnika, a czajnik jest jaki jest, to trzeba ważyć każde słowo. Czyli jak jest napisane, jedźcie do Biedronki i kupcie marchewkę. Potrzebujemy, żebyś poszła na dział z papierologią. Kupiła długopis i papier, albo zeszyt. Marchewka, jajko, ziemia. Rosół, knor. Dobra, stary, rosół, knor. Ty łazi, nie pisz. Teraz tylko zapłać. To są rzeczy ważniejsze, tak? Do wycięcia. Do wrzutki. Do wycięcia. Ktoś mi to wklei, normalnie bym... Do wrzutki garnitur. Ha! Chciałem wziąć beżowy, ale wiedziałem, że Ostry będzie ubrany w beżowy, więc ja dzisiaj jestem malinko. Będzie mocny fest. Chyba my się przebierzmy może, bo ten... Jak te dzieciaki szybko dojrzewają, to jest niemożliwe. Że dopiero co jeszcze graliśmy razem w piłkę. Teraz się żenią. A kiedy ty? 100 tysięcy od góry. Otwieramy drugą kopertę, dlatego że nie jest powiedziane tam, że my musimy wrócić do domu, tylko otwieramy koperty po kolei. Musicie wrócić do domu. Musimy wrócić? Serio? Tak. Ktoś szukał księdza. Wracam do korzeni. Wcześniej miałem prawdziwą sutannę, ona dużo fajniejsza była. Wygodniejsza taka. Witam. Szczęść Boże, szczęść Boże. W międzyczasie, gdy Artur się przebierał, Jula z Ostrym wrócili do domu. A co mam teraz zrobić? Założyć opaski na oczy. Ja nic nie rozumiem, ja nic nie rozumiem. Teraz macie kolejne zadanie, tylko? Tak. Musicie się przebrać. Musisz pomóc przebrać się Julce w to? Przecież ja się nie... Tak! Ostry się przebiera w to? Ja nie ubieram, Ostry, daj mi spokój. Przebierasz się, rozbieraj się z tego. Idziemy, kurwa, idziemy. Czy mam marynarkę? Idę, drugi raz ją założę od tamtek. A minęł rok. Co wy robicie? Ja się boję! Lecimy tak. Uwaga, schodek! Schodek! Super! Tak, dobrze widzicie. To ja prowadzący moją byłą dziewczynę i mojego najlepszego przyjaciela do ślubu. O, jest tu zimno! Dobra, luz! Czekajcie. Luz! Czekaj, bo ja mam szpilki! Okej. Okay.
widziałem, ale się jarę. Moi drodzy, koniecznie muszę wam opowiedzieć o partnerze tego odcinka, jakim jest Nvidia i o ich najnowszych laptopach z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX serii 40. Laptopy z tymi kartami są naprawdę lekkie, mobilne, a przy tym ultra wydajne. A to wszystko dzięki technologii DLSS3, która pozwala zwiększyć FPS-y w grach, zachowując przy tym doskonałą jakość obrazu. Ostry od zawsze marzył, żeby zagrać w Cyberpunka z ultra realistycznymi detalami. Te laptopy wspierają również Path Tracing, czyli jeszcze dokładniejszy Ray Trace, wykorzystujący technikę rekonstrukcji promieni, dzięki której światło pojawiające się w grach wygląda na jeszcze bardziej realistycznie. Julka na przykład woli gry takie jak Fortnite, gdzie decydują ułamki sekund dające przewagę nad przeciwnikami. Teraz Nvidia RTX gwarantuje jej tę przewagę. To innowacyjne rozwiązanie w grach typu FPS minimalizuje opóźnienie systemowe, zapewniając maksymalną responsywność. Skrócisz czas reakcji i osiągniesz najwyższą precyzję celowania. W sklepach takich jak X.com, Borele czy Computronic znajdziesz różnorodne oferty obejmujące modele z przystępnymi cenami oraz te z najwyższej półki obejmujące najmocniejsze karty RTX 4090. Więc jeśli chcecie podarować komuś prezent, na przykład młodej parze, to możecie wybrać laptopa z kartą RTX, który pomoże im cieszyć się najpiękniejszymi chwilami ich życia razem. Koniecznie musicie zajrzeć do linku w opisie. Co się tu dzieje? Cały czas słyszą muzykę, nie słyszą nas, bo mają AirPodsy z wyciszeniem w uszach, co pozwala mi... O kurde, mi normalnie gadać. Najlepszy film, ale się jaram, ale się jaram. Idziemy za Ostrym, idziemy za Ostrym. Jaki on jest wysoki. Jestem, chłopie. Teraz, żebyś już był w miarę cicho, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek usłyszał, gdzie jesteś, okay, dobra? Okay. I cię wprowadzamy. Dobra. Pierdolny mistrzem. Lecimy z kompletnym. It's showtime, baby. It's pierdolny showtime. Ameno! Dorime, dorime, ameno, ameno. Let's go! Let's go, proszę bardzo, najważniejsze. Co się dzieje? Co się dzieje? To dla ciebie. Moi drodzy, co się dzieje? Wytłumacz. Moi drodzy. Wytłumacz, co się dzieje, Arturo. My powinniśmy być na twoim ślubie, jakby. Dzięki. Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć się związkiem YouTube'owym. Aha. Julię Łak oraz Daniela Ostaszewskiego. Nasi goście. Nie będę singlem, Jordan. Dobra, nie wam popłaczę chwilę. Emocje to jest bardzo ważna część. Już nie powiem, że będzie przyda. Czy to znaczy, że w końcu Julka się wyprowadzi z domu? Nie, on nie przesadzaje. Najważniejszy tekst. Ale ładnie tu. Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć związkiem YouTube'owym Julię Łak oraz Daniela Ostaszewskiego. Nasi goście, zwani ekipą Czajnika, to chyba chodzi o tamtych, o, będą świadkami tej pięknej i wyjątkowej chwili. Znaleźliście się tutaj bez żadnego przymusu, w pełni świadomej sytuacji i oczywiście nikt nie zaciągnął was tutaj podstępem. Julia, powtarzaj za mną. Ja, by the way, Juliet. Ja, by the way, Juliet. Biorę ciebie. Biorę ciebie. Mega ostry. Mega ostry. Za YouTube męża. Dzięki. Dzięki. Za YouTube'owego męża. I ślubuję ci. Ślubuję właśnie, ci. Właśnie, załam śluby, to jest ważne. Like. Lajki. Subskrypcje. Subskrypcje. Komentarze. Komentarze. Oraz włożenie na treningi. O! Oraz, że ci nie odsubuję do śmierci. Ale on nie ma kanału. Dobra, ale jak będzie miał, to go nie odsubujesz, tak? Oraz, że cię nie odsubuję do końca śmierci. Nie, nie do końca. Ja mega ostry. Ja mega ostry, biorę ciebie, Julia Łak. Bydwy, Juliet. Pomijam cię troszkę, bo wolno mówisz. Za YouTube żonę. Za YouTube żonę. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Lajki. Lajki. Subskrypcje. Subskrypcje. I komentarze. I komentarze. Oraz, że cię nie odsubuję do śmierci. Przecież on mnie ostatnio zablokował. Cicho, 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 cicho. Podsumowując waszą przysięgę, co Arturo przybił, niech inni nie podważają. Ma to sens. Mamy z Bisa jakąś trójkę w piątkę. Aha. Mamy to, no. Możecie przypieczętować wasz nowy związek. Możecie zbić jeszcze raz piątkę. Ja bym chciała powiedzieć, że nie tak sobie wyobrażam swój pierwszy ślub. Dobrze, możecie przypieczętować swój związek obrączkami. O, weszło. Dzięki. Dawaj, proszę robić to. No wkładaj. Jest, brawa, brawa. Piękna ceremonia. Mam nadzieję, że będą żyli. Połowy nie widziałam, bo Jordan płakał i nic nie słyszałam. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, naprawdę. Spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Wesele teraz, weseliku, impreza. Melasz. Potem noc poślubna.
udanej uroczystości w kościele pojechaliśmy na wesele. Moi drodzy, aby oficjalnie zacząć tą imprezę, musimy wznieść pierwszy toast, a mianowicie wy musicie tak dokładniej. Ostry, proszę otworzyć szampana, nalewacie i pierwszy toast. Przy ja. Za was, tak jest. Pierwszy raz otwieram szampana, nie? Drugi, bo pierwszy na rankę otwierałem. Wyglądało tak samo. Cały czas na weselu się bije brawa chyba. To jest pierwszy kawałek tortu. Kawę. Poczekajcie, to jest dla nas, to jest dla Gabka. Gabek, proszę. Jordan, ja proszę o uwagę, to dzisiaj nasz dzień, nie twój. Raz chociaż. Dobra. To się cały czas na weselu się bije brawa chyba. Jak nie jadę? Polskie tradycje. Pytasz, a wiesz. Moi drodzy, my teraz sobie zjemy tort, w międzyczasie para młoda ponagrywa sobie trochę TikToków, bo tak sobie zażyczyli, więc wszyscy sobie zjemy tort na spokojnie i przejdziemy do weselnych zabaw za chwilę. Moi drodzy, nasza para młoda siedzi właśnie na krzesłach, bo zagramy sobie w weselną grę. Podnoszenie buta, odpowiadacie na pytanie butem pana młodego lub pani młodej na to, kto tak naprawdę jest bardziej skłonny do wykonania danej rzeczy z pytania. A pierwszym waszym pytaniem będzie, kto pierwszy powiedział kocham cię? Jak się zgadzają? Zrobiłem to po ślubie tutaj, Sandra. W takim układzie, kto lepiej gotuje? Bo to jest odklejona. To jest makaron z jajkiem! To jest najlepszy makaron z jajkiem na świecie! Kto jest bardziej romantyczny? Proste. Ostry romantyk! Dziewczyny, piszcie na DM do ostrego. Oczywiście, że tak. Nie, nie piszcie do tego. Jako, że reprezentuję księdza, to nie powinienem tego mówić, ale kto lepiej całuje? Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Z racji tego, że noc poślubna przed nami, rozwiążmy ten pakt. Kto jest lepszy w łóżku? Ja już o tym gadałem z Julką. Nie ma szans, że Julka jest lepsza ode mnie, bez szans. Nie ma szans. Co ty tylko leżysz pewnie? To więcej kłamie. Najlepsze jest to, że i jedno i drugie to kłamczuszki są. I jedno i drugie ściemniają. Tego jesteśmy razem, nie? Tak. Dokładnie. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, znaczy, że to z tego zarobi. Ewidentny remis. Moim zdaniem. Tak. Wielkie brawa. Jesteś gotowy na tą konkurencję? Nie. Bo ja na przykład w ogóle nie jestem. Ale mam swoją partnerkę życia, więc jakby jest wszystko dobrze. Żonę. Żonę. Czyli partnerkę życiową, tak czy nie? No właśnie. Na najbliższe, no i teraz... Teraz gramy w bombę! Będziemy odpowiadać na pytania, bomba przechodzi do następnego uczestnika. Zaczyna pani młoda, oczywiście, a idziemy zgodnie ze wskazówkami zegara. Podaj dokładną datę urodzin. 25 kwietnia 1996. Kurde, dobre. Brawo! 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 Kiedy przeprowadziliście się do Katowic? Podaj rok. 2022. Drugi. Tak, dobrze. Dobrze, dawaj. Wiem, bo dom wynajmowałem. Kto jest najmilszy? Julka. Błąd, miły pan. Czy Arturo jest prawdziwy? Jest. Brawo, daj dalej. Co? W jakim klubie gra Ostry? Hetman. Nie, nieprawda. No jak, w Hetmanie jest. Zagłębie Sosnowiec, to jest nieprawidłowa odpowiedź. Hetman, teraz jest Hetman. Jaki jest najpopularniejszy film na kanale Czajnik 2.0? Ksiądz. Ja. Zgadnij prawdziwego księdza. No. Ile Ostry je kalorii? 3000. Nie! Ja zamawiam ten catering, 3000! Ile Jordan ma punktów karnych? 19. Nie. Naprawdę od 20 za dużo. Ulubiony kolor ludzka. Niebieski. Zielony! No, no zielony! No złe, zielony! Niebieski! No dawaj. Ile razy wyrobił właśnie na Jutka przed tygodniu? Ostatnim prezentem ślubnym jest ten Mercedes. Zabierze was w noc poślubną. Także moi drodzy, miłej podróży. Gdy Ostry i Julka odjeżdżają w siną dal, wy możecie odjechać na następny film, który pojawi się na ekranie za 3, 2, 1.